Cześć kochani! Oficjalnie mamy 18 dzień projektu Halloween. W projekcie Halloween przez 31 dni podglądacie mnie przy pracy, kiedy tworzę dla Was charakteryzację na Halloween. 31 dni to 31 charakteryzacji po jednej na każdy dzień. Mamy 5 tematów, które rozwijam kolejno na 6 różnych sposobów, a teraz mamy 6 i ostatni dzień tematu mityczne istoty. Dzisiaj sięgamy po nieco nowsze mity, a mianowicie po japońską postać ducha Kushisake Onna. Podobno wierzono w nią już w XVII wieku, a legenda o niej przetrwała do czasów dzisiejszych, kiedy to pojawia się w miejskich legendach. Jako kobieta doznała wielkiej krzywdy, a teraz mści się, robiąc to samo innym. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz być na bieżąco, subskrybuj mój kanał. A teraz zabieramy się do roboty! Zaczniemy od wykonania głównego elementu tej charakteryzacji, czyli dość realistycznej rany. Użyję do tego silikonu dwuskładnikowego od Diamond FX. Przydadzą się też metalowa płytka i szpatułka. Na początek jasną konturówką naszkicuję, gdzie będzie znajdowała się moja rana. Nabieram niewielką ilość produktu na szpatułkę i nakładam go tak, żeby z jednej strony od góry naciskać szpatułkę nieco mocniej do skóry. W ten sposób od razu przy tym pierwszym ruchu tworzy mi się takie łagodne przejście między silikonem a skórą. Produkt dosyć szybko zastyga, więc trzeba go formować, jednocześnie kontrolując, żeby nie spływał za bardzo. Może to się wydawać na początku trochę trudne, ale kilka prób i naprawdę temat jest do opanowania. Ostatnie poprawki wykonuję, kiedy silikon jest już prawie zastygnięty, ale jeszcze da się z nim pracować. Po kilku minutach jest już całkiem zastygnięty i trzeba go wtedy dobrze przypudrować. Musimy jednocześnie uważać, żeby nie podważyć tych bardzo delikatnych krawędzi tuż przy skórze, bo możemy zrujnować sobie efekt. Na całą twarz nakładam podkład, a tuż przy ranie zmieniam pędzel na nieco mniejszy, bardziej precyzyjny. I delikatnie nakładam podkład, starając się nie zostawić pustej przestrzeni, szczególnie na tej zewnętrznej części rany. Na tyle, na ile pozwala mi ta rana, konturuję twarz. Zmniejszam nieco kości żuchwy i konturuję okolice rany. Delikatnie konturuję nos, starając się ukryć to, że jest garbaty. Z paletki NYX Ultimate wybieram taki czerwono-brązowy odcień i nakładam go na całą powiekę, a następnie bardzo dobrze rozcieram. Następnie czerwonym cieniem NYX Prima Colors zaznaczam jeszcze powieki, na dolnej powiece tworząc coś w rodzaju rozstarcia, łzy. Na środek górnej powieki dodaję jeszcze odrobinę białej farby i delikatnie rozcieram ją palcem. Brwi podkreślam grafitowym cieniem. Mniej więcej trzymam się swojego naturalnego kształtu, natomiast staram się te moje naturalne brwi troszeczkę jakby wyprostować, żeby łuk był jak najmniejszy. Na policzki i w okolice rany nakładam jeszcze ten sam czerwony cień, który położyłam na powieki. Podkreślam usta delikatną czerwienią. U mnie akurat był to kolor idealny do podkreślenia również podrażnienia przy ranie. I czas przejść do punktu kulminacyjnego, kiedy to rana zaczyna faktycznie wyglądać jak rana. Najpierw na dolną część rozcięcia nakładam czerwoną farbę, a potem przechodzę do czarnej farby. Najpierw blisko kącika ust, tam gdzie rozcięcie byłoby najprawdopodobniej najszersze, a potem przy górnej krawędzi rany. Na tej czerwonej części rany dodaję jeszcze gdzieniegdzie kilka kropek cielistych i delikatnie rozcieram. Moja postać jest duchem, więc chociaż zginęła bardzo dawno temu, myślę, że świeża krew w jej przypadku jak najbardziej ujdzie. Jest to ta sama krew, którą pokazywałam Wam już we wcześniejszych filmikach od eye2eye.pl. Moja rada jest taka, że przy sztucznej krwi zazwyczaj mniej znaczy więcej. Jeśli zaciapracie sobie całą ranę, to stracicie cały efekt, nad którym pracowaliście. A wystarczy kilka kropel w odpowiednich miejscach, żeby rana wyglądała realistycznie. Jeżeli idziecie na imprezę, to zdecydowanie użyjcie krwi zastygającej. I przechodzę do namalowania wdzianka. Postanowiłam, że moja postać będzie miała na sobie coś w rodzaju tradycyjnego kimona czy yukaty, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Dodaję oczywiście cień, który ubranie rzuca przy skórze. Dość rozproszony, wyraźny tylko przy samej krawędzi ubrania. Zakładam dość wyraziste, sztuczne rzęsy, perukę. Ja akurat miałam czarne, krótkie włosy, długie jak najbardziej też będą super. Soczewki, które mam na sobie, to model Dead White od eye2eye.pl i gotowe.
Mam nadzieję, że taka charakteryzacja również Wam się podobała. Staram się bardzo, żeby każda z nich była trochę inna, wnosiła coś nowego. No i mam nadzieję, że widzimy się jutro. Do zobaczenia!